Cześć, witam. Witam Cię, kimkolwiek jesteś. Mam na imię Roman i chciałem Ci opowiedzieć pokrótce historię mojego spotkania z Jezusem Chrystusem. Nie będzie to jakaś historia wielka, nie będzie wodotrysków, nie będzie nic dramatycznego. To nie jest historia nawrócenia mordercy, złodzieja. Jest to historia człowieka, który urodził się w normalnej rodzinie, w rodzinie katolickiej, w kościele rzymskokatolickim, w rodzinie, w której chodziło się regularnie do kościoła w niedzielę, gdzie zasadniczo wiara sprowadzała się do godziny spędzonej w niedzielę w kościele. Oczywiście modlitwy porannej, modlitwy wieczornej, tak zwanego pacierza. Nic wielkiego się nie działo. Byłem dosyć spokojnym człowiekiem. Też w szkole dobrze się uczyłem. Nie byłem tak zwanym łobuzem. Co nadzwyczajnego, może tutaj się coś, co odstępowałem, w czym odstępowałem od kolegów i koleżanek. To gdzieś jak miałem 14 lat, zacząłem się modlić do Boga, wciąż pacierzem, wciąż Ojcze Nasz, zadorować Maryjo, Aniele Boże, Stróż mój. Zacząłem się modlić na kolanach. I szczerze też zacząłem się modlić nie tylko, że tak powiem, klepałem tą modlitwę, tylko szczerze chciałem naprawdę to, co modlitwa, w szczególności Ojcze Nasz, miała gdzieś znaczyć, wołać do Pana Boga, dziękować Mu. Szczerze tego gdzieś to czułem, że to modlitwa wypływa z mojego serca, z wiary. I tak też przez całą szkołę średnią, przez 5 lat na kolanach się modliłem. Oczywiście grzeszyłem, tak jak każdy inny, też kłamałem. Potem też nadużywałem alkoholu. No ale zawsze mogłem iść do spowiedzi, prawda? Zawsze mogłem iść do kościoła, do spowiedzi. Nie czułem jakoś wielkiego żalu za to, co za każdy grzech. No bo przecież zawsze mogłem pójść do spowiedzi i się wyspowiadać. Potem przyszedł czas studiów, gdzie no, niestety wyjechałem z domu i że tak powiem, wstałem z kolan, no bo to już na studiach nie wypadało klęczeć, bo mieszkałem z kolegami, to już obciach, to już można powiedzieć pewnego rodzaju wstyd spowodował, że wstałem z tych kolan. I można powiedzieć, że potem wielka pustka była w tym okresie studenckim pod względem mojej wiary, mojego gdzieś zbliżania się do Boga. Aczkolwiek wciąż gdzie czułem tą gdzieś obecność cały czas Boga w moim życiu, wciąż gdzieś modliłem się, już nie na kolanach, ale wciąż modliłem się rano, wieczorem. Nawet pamiętam, że w przerwach między zajęciami na studiach chodziłem do kościoła i lata mijały. W międzyczasie poznałem swoją potem przyszłą żonę i ja cały czas w tym, że tak powiem, systemie, w którym zostałem wychowany, ten system był dla mnie jakby moim systemem religijnym, moją wiarą. Niestety zacząłem czuć, że ten grzech, który wciąż się pojawiał, którego nie byłem w stanie się pozbyć, bo wciąż przy każdej spowiedzi powtarzałem te same grzechy zasadniczo. Nie byłem w stanie się od nich uwolnić. I to zaczęło mi tak bardzo ciążyć. Coraz bardziej mi to ciążyło z roku na rok. Wręcz potem było tak, że zacząłem się... przestałem chodzić do spowiedzi przez długie miesiące, no bo nie widziałem sensu. Stwierdzałem rzeczy typu muszę nazbierać trochę tych grzechów, więc pojawię się w tym konfesjonale u księdza. Potem pojawiło się w moim życiu dziecko pierwsze. I jakoś tak byłem wdzięczny Bogu za to dziecko. I
I zacząłem czytać, można powiedzieć, Pismo Święte, można powiedzieć, ponieważ to było tylko Ewangelia na każdy dzień, nie pamiętam wydawnictwa, ale jest taka książeczka Ewangelia na każdy dzień. I dziennie przed snem zacząłem czytać tą Ewangelię na każdy dzień roku. To Słowo Boże zaczęło we mnie działać, bo dochodziłem do momentów, gdzie totalnej bezsilności wobec grzechu. A Słowo Boże mówiło, że powinienem się zmieniać, że powinienem, Słowo Boże powinno we mnie działać, powinienem dążyć, słyszałem tak wielkie wersety przecież w Pismie Świętym, jak bądźcie święci, jak i Bóg jest święty. Albo święty Paweł apostoł stwierdził, że już nie on żyje, tylko Jezus w nim żyje. No tak wielkie wersety. A ja wciąż wracałem do swojego grzechu i ciężar tego grzechu zaczął mnie tak przytłaczać, że po prostu czułem totalną bezsilność, byłem bezradny, a chciałem tej poprawy, chciałem dążyć do tej świętości, o której tak wiele jest napisane w Piśmie Świętym. I wtedy zacząłem dużo rozmyślać, dużo też wróciłem do modlitwy na kolanach. Wróciłem do modlitwy na kolanach, zacząłem też dużo rozmyślać i medytować nad tym Słowem Bożym, aczkolwiek tylko urywkami, które nie całym Pismem Świętym, tylko urywkami tej Ewangelii na każdy dzień. To były małe fragmenty. Ale to wystarczyło, żeby to Słowo zaczęło we mnie gdzieś działać. I pojawiło się wielkie pragnienie zbliżenia do Boga. I wtedy zacząłem się zastanawiać, co jest nie tak. Przecież nic wielkiego nie robię. Tylko wciąż pojawiły się kłamstwa, gdzieś pojawiała się pornografia. Przecież tak wszyscy robią dookoła. Przecież to nic nadzwyczajnego. Przeklinanie, nadużywanie alkoholu. Żyjemy w społeczeństwie, gdzie to jest normalne, gdzie w telewizji się promuje tego typu wręcz grzechy. No niestety jakoś to, że dla wszystkich tu dookoła to było normalne, u mnie to jakoś mnie nie uspokajało. Cały czas miałem wrażenie, że to nie jest to, miałem to przekonanie, że to nie jest to życie, które Bóg dla mnie chciał, że jest inne życie. I że przecież na przestrzeni wieków ludzie, prawdziwi chrześcijanie, przecież o tylu świętych można było usłyszeć nawet na kazaniach w niedzielę, tylu ludzi umierało za tą wiarę, poświęcało się dla tej wiary, poświęcało całe swoje życie, oddawało cały swój majątek, żeby iść za Jezusem Chrystusem. I wówczas nastąpił taki też dzień, gdzie to były Mistrzostwa Świata w Polsce w siatkówce w 2016 roku, gdzie sąsiad przyszedł i zapytał mnie, przyszedł do mnie na mecz siatkówki. I siedząc, oglądając ten mecz, sąsiad mnie zapytał, czy jestem osobą wierzącą. A ja wtedy byłem w takiej sytuacji, gdzie myślałem, że trochę jestem dziwny, bo mi nic nie pasuje, w sensie w tym moim byciu niedzielnym chrześcijaninem, niedzielnym katolikiem, że mi to nie pasuje, że coś jest tu nie tak, że ten Bóg, którego poznałem tak naprawdę z drugiej ręki, bo poznałem go poprzez księży, poprzez katechetów, że ten Bóg jakoś mu nie zależy może na mnie, że on jakoś mi nie chce pomóc w tej mojej niedoli bycia grzesznym człowiekiem. I ja za bardzo tego Boga jakoś w tym momencie może nawet miałem odrazy do Niego, mimo że wciąż się modliłem, ale jakoś taką niechęć czułem wewnątrz, że coś tu nie gra, powinno być inne życie, powinienem żyć innym życiem. No ale mimo wielkich chęci jakoś nic się nie zmieniało. No i przyszedł sąsiad, zadał mi to pytanie,
Ja powiedziałem, no właśnie, że jestem wierzącym jak najbardziej i jestem na etapie właśnie teraz takiej poszukiwania Boga. I wówczas od słowa do słowa sam się zadał mi kilka pytań, czy czytam Słowo Boże. Słowo Boże, ja mówię, no czytam Słowo Boże, Pismo Święte, Ewangelię na każdy dzień. No ale czy czytasz Słowo Boże, czytasz Słowo Boże całe, czy masz Biblię w domu? Wtedy trochę mi było wstyd, bo chyba nie miałem całej Biblii, z tego co pamiętam, nie miałem całej Biblii w domu, miałem tylko to Pismo Święte na każdy dzień. I zachęcił mnie sąsiad, abym no sprawdził co naprawdę, co Słowo Boże, Pismo Święte mówi na temat Kościoła, na temat samej wiary, na temat sakramentów świętych. Też zachęcił mnie, żebym zaczął też w internecie, na YouTubie poszukać różnych dobrych nauczań. Są nauczania różnych chrześcijan, którzy są jak ponoć wierzący już od wielu lat. No ja wtedy tak niechętnie trochę mówiłem, bo wcześniej zawsze jak słyszałem o protestantach, o Świadkach Jehowy, czy no bałem się wszystkich innych denominacji, innych niż Kościół Rzymskokatolicki, to czułem taki strach i raczej słuchać kogoś innego niż księdza, katechety, no to dla mnie było takie wręcz odrażające, bo przecież wychowałem się w tej wierze w katolickiej, przecież wszyscy dookoła byli katolikami, że tak powiem, wszyscy się klepali po plecach i było miło i wesoło i przyjemnie. No ale ponieważ byłem w takim stanie, że niepewności, czy to wszystko ma sens naprawdę, no to zachęcony przez sąsiada zacząłem też słuchać kilka nauczeń, już nie pamiętam jakiegoś pastora, ale co bardziej we mnie zadziałało, to, że otworzyłem, że kupiłem sobie Pismo Święte. Pierwsze Pismo Święte, jakie wtedy kupiłem sobie, to tak zwaną tysiąclatkę. Czyli to Pismo Święte, można powiedzieć, Kościoła Rzymskokatolickiego. I zacząłem czytać. Otworzyłem i pierwsze co po prostu powiedziałem w swoim życiu, że sprawdzam. Sprawdzam, czy rzeczywiście Kościół Rzymskokatolicki, gdzie w pierwszej kolejności zawsze mi mówiono, że jest zbudowany na prawdzie, opartej na Słowie Bożym, czy ten Kościół zbudowany na tej prawdzie naprawdę trzyma się tej prawdy. Powiedziałem po prostu sprawdzam. I pierwsze co mnie uderzyło, to oczywiście Księga Wyjścia, to już druga księga, przykazania. Już zostałem po prostu uderzony w twarz, że przykazania, których się nauczyłem, już nie są przykazaniami Słowa Bożego. Myślałem, że to trochę jest jakieś nieporozumienie, tylko to samo przykazanie jest powtórzone, te same przykazania są powtórzone zaraz księgę dalej. I przykazania typu nie będziesz kłaniał się posągom, obrazom, nie będziesz oddawał im czci. No dobrze, stwierdziłem, że nie oddaję przecież im czci, tylko modlę się do osób, które one reprezentują, osób, które są gdzieś tam z Bogiem. No ale tam jest wyraźnie napisane, żeby nie kłaniać się, po prostu nie kłaniać się. I tyle, skoro to jest Słowo Boże, no to jak mówi, czegoś nie rób, no to ja powinienem tego nie robić, a nie wynajdywać doktryny, które mówią coś innego. No kolejne przykazania typu, których ja się nauczyłem, których mnie też nauczono w szkole, na religii. Pamiętaj, aby Dzień Święty święcić. Też takiego przykazania w ogóle nie ma. Więc pamiętaj, abyś Dzień Szabatu święcił. No i w tamtym momencie, gdy już pierwsze te przykazania, to już gdzieś takie powiem podstawy, zaczęły we mnie działać. Potem dalej, Nowy Testament, wszelkie doktryny, których gdzieś tam się też trzymałem, wierzyłem w dziewictwo Matki Boskiej, wieczne dziewictwo, czy to, że Jezus Chrystus nie miał tak naprawdę właśnie braci. To Słowo Boże zaczęło we mnie działać i jak jest napisane, jest ostrzejsze, Słowo Boże jest ostrzejsze niż miecz obusieczny. I to słowo zaczęło mnie przecinać. Zaczęło mnie przecinać i mnie tak poprzecinało, że
po prostu pewien dzień przyszedł, wieczór, czytając właśnie Słowo Boże, czy też słuchając jakieś nauczania na temat Słowa Bożego, tak mnie poprzecinało, że usiadłem na kanapę i nie byłem w stanie z otwartą buzią się pozbierać, no bo przecież myślałem, że mi się wtedy totalnie w głowie poprzewracało. Przecież co ja teraz mam począć? No bo przecież tyle lat, 34 lata w kościele rzymskokatolickim i w tyle godzin spędzonych gdzieś na mszy świętej, na religii, przecież Bóg chce dotrzeć do każdego, Bóg chce, żeby ofiara, którą Jezus dokonał na krzyżu, żeby ta ofiara pojednała go z każdym człowiekiem. To właśnie Bóg wymyślił taki plan, aby odkupić każdego grzesznika. Nieważne, czy tylko tak jak ja, tylko kłamałem, nie nadużywałem alkoholu, przeklinałem, gniewałem się na ludzi, a przecież Słowo Boże mówi, że jeśli gniewasz, to tak jakbyś zabił człowieka. Czy jeśli pożądasz oczami jakąś kobietę, czy jeśli jesteś kobietą, pożądasz mężczyznę, to już cudzołożyłeś w swoim sercu. Także nieważne jaki grzech. Bo ludzie, lubiłem się też porównywać przecież ze złymi, przecież w telewizji tyle można słyszeć o mordercach, o złodziejach, o jakichś terrorystach, przecież to są źli ludzie, ja nie byłem zły, przecież czułem, że jestem dobrym człowiekiem, no bo przecież co to są za grzeszki wobec morderstwa na przykład. Ale to wciąż Słowo Boże mówi, żeby się nie porównywać z innymi ludźmi, tylko nie porównywać się z sąsiadem, tylko tak naprawdę porównywać się z prawem moralnym, które Bóg dał każdemu człowiekowi. A to prawo mówi, żeby nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie kłamać, czy nie mówić fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu i tak dalej. I każde przykazanie jest ważne dla Boga. I to Słowo Boże, które zaczęło we mnie działać, doprowadziło mnie do tego, do takiego stanu, że już zdecydowałem, że spod panowania tego grzechu, którego nie byłem w stanie się pozbyć, no chcę wejść pod panowanie Jezusa Chrystusa. Nazywałem nieraz Jezusa Chrystusa moim Panem, no ale wciąż panował nade mną grzech, a nie On, nie Jezus Chrystus. I wtedy wróciłem do sąsiada i no zaczęliśmy rozmawiać poważnie i powiedziałem, no i co teraz? Czuję, że chcę zmiany w swoim życiu, że chcę uczynić Jezusa swoim Panem. No i co? I też sąsiad odwołał mnie do Słowa Bożego. Jezus powiedział, że kto się nie nawróci i się nie ochrzci, nie dostąpi Królestwa Niebieskiego. No to wtedy czułem, że w końcu się nawróciłem. W końcu nawróciłem, no to muszę się ochrzcić. On właśnie był też na etapie, że dopiero co się ochrzcił, także ja stwierdziłem bezwłocznie, że ja też muszę się ochrzcić, no bo sam Pan Jezus tak powiedział, że jest taka kolejność, najpierw wiara, a potem chrzest. Wiara oczywiście przyszła, tak jak Słowo Boże mówi, ze słuchania Słowa Bożego. Nie przyszła, nie wyssałem jej z mlekiem swojej matki, że tak powiem kolokwialnie, czy wiary nie można się nauczyć, wiary nie można być tak naprawdę wychowanym w danej, czy to w kościele rzymskokatolickim, czy jeśli przecież narodziłbym się jako w rodzinie Świadków Jehowy, czy innym kościele religijnym. To nie zmienia faktu, że każdy musi podjąć tą decyzję indywidualnie, bo każdy indywidualnie stanie na sądzie ostatecznym
twarzą w twarz z Bogiem i to Bóg będzie go sądził z jego wyborów, a nie z wyborów innych. To, że ktoś zdecydował, żeby mnie ochrzcić w kościele rzymskokatolickim, to nic nie znaczy, bo najpierw przychodzi wiara, a potem chrzest. To jest indywidualna sprawa każdego człowieka, który nieważne w jakim jest kościele, ma obowiązek choć raz w życiu zastanowić się nad tym, nad swoją wiarą, nad swoimi wierzeniami kościoła, którego jest uczestnikiem. Słowo Boże mnie pokierowało mnie na chrzest, ochrzciłem się, dałem się ochrzcić w imieniu Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. I dołączyłem do grona na całe szczęście, bo czułem trochę się w pewnym momencie samotny w tej wierze. Wszyscy dookoła wciąż albo byli niedzielnymi wierzącymi, albo w ogóle byli niewierzący. Albo byli, jeśli już też zauważyli jakiś bezsens kościoła religijnego, w którym byli, to przeszli na drugą skrajną stronę, czyli po prostu na niewiarę, na ateizm, no bo myśleli, że nie ma innej opcji, nie ma innej drogi. W szczególności żyjąc w Polsce, no ciężko jest twierdzić inaczej, bo wszyscy tutaj jesteśmy zdominowani przez Kościół rzymskokatolicki. Słowo Boże tutaj też pomaga, bo Słowo Boże wyraźnie mówi, że jest wąska droga prowadząca do ciasnej bramy i niewielu ją wybiera. I tutaj Słowo Boże mnie, które pokrzepiło, że tak powiem, no bo będąc na szerokiej drodze prowadzącej na zatracenie, przynajmniej tak jest napisane, jest szeroka droga prowadząca na zatracenie, gdzie wielu wybiera ją, to tak się wtedy czułem, że byłem na szerokiej drodze, ale jest ta druga droga. Druga droga, która prowadzi do jednej bramy, do jedynej bramy, którą jest Jezus Chrystus. Sam Jezus się nazywa bramą. Bramą dla Jego owiec, która bramą do Jego Ojca, naszego Pana. I wtedy byłem trochę zagubiony, trochę jeszcze myślałem, że coś jest ze mną nie tak, aczkolwiek na całe szczęście sąsiad był w podobnej sytuacji, ale sąsiad już było tyle do przodu o te kilka tygodni, że znalazł jakiś chrześcijan właśnie też w Krakowie, którzy powiedzmy, że byli na tej samej drodze już wtedy, już nawet dłużej niż on, a tym bardziej niż ja. No i postanowiłem, że dołączę do nich, zobaczę co to za ludzie, zobaczę co to za, wtedy trochę myślałem też, że coś dziwacy pewnie, bo sam czułem się jako dziwak, no ale po pierwszych spotkaniach, pierwszym, drugim, zobaczyłem, że to ludzie prości tak samo jak ja byłem prosty, gdzieś też wywodzący się z normalnych rodzin, też obciążeni byli normalnymi, że tak powiem, no, jeśli można powiedzieć, ale z perspektywy ludzkiej, normalnymi grzechami. I zacząłem te spotkania. To jak Jezus, wtedy właśnie, gdy się nawróciłem i spotkałem tego żywego Boga i Pana Jezusa Chrystusa, to jak to nie od razu to spotkanie nie sprawiło, że ja od razu, nie wiem, dostałem skrzydeł i zacząłem się unosić w powietrzu i nie wiadomo co, jakie fajerwerki i wodotryski zaczęły się dziać, tym bardziej, że się ochrzciłem. Myślałem, że to jest wszystko, że to już jestem na tej drodze, już na tej wąskiej, ja już nic nie muszę robić, teraz znowu zacznę, no zacząłem chodzić na spotkania regularnie, co tydzień na spotkania i tylko, że w pewnym momencie stwierdziłem też, że to chyba nie o to chodzi, tym bardziej, że karmiłem się tym Słowem Bożym, bo Słowo Boże mówi, a czytałem regularnie, czy starałem się czytać, mówi, że nie samym chlebem, Jezus powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. No, karmiłem się tym Słowem, no i co dalej? Czy to znowu to wszystko? Bo przecież nagle niby coś w moim życiu znowu miało nastąpić i nastąpiło tyle, że grzech już nie był moim panem. Także
Także byłem w takim, przeszedłem z jednego kościoła religijnego na kościół ludzi biblijnie wierzących, ale no, czytając, karmiąc się tym słowem, no, z tygodnia na tydzień dochodziłem do wniosku, że przecież to nie wszystko, że teraz muszę się też zacząć dzielić tym no, szczęściem, które gdzieś mnie tam spotkało, tą łaskę, którą Bóg mi okazał, a to wielka łaska. Wielką łaską jest, gdy Bóg dociera do człowieka, znajduje człowieka tak naprawdę pod krzyżem swojego Syna Jezusa Chrystusa. Będąc tam, Bóg człowieka znajduje i to jest wielkie szczęście, wielka radość. I tą radością chciałem się dzielić z innymi ludźmi. Zacząłem wychodzić też na ulicę, zacząłem dzielić się Słowem Bożym. Zacząłem też starałem się gdzieś spotykać z innymi wierzącymi częściej niż raz w tygodniu. Wtedy też pojawiła się już moja córka, drugie dziecko i trochę czasu brakowało. I wciąż gdzieś to życie mi się też tak wydawało, że wciąż ten grzech, który cały czas się pojawiał, mimo że już ustami wyznałem Jezusa swoim Panem, a wciąż był, wciąż, no, wciąż zdarzały mi się jakieś dziwne upadki i co najgorsze, nawet takie upadki z premedytacją, bo to już nie był, wcześniej to jak grzeszyłem, to nawet się nie zastanawiałem, czy to jest grzech, czy nie. Już i tak miałem iść do spowiedzi przecież w niedzielę, to co za różnica, czy jeden grzech mniej, czy więcej. To z premedytacją grzeszyłem, a potem po tym nawróceniu, będąc już uważając się za można powiedzieć, człowieka zbawionego, już byłem, miałem wrażenie, że jestem na drodze prostej, no ale wciąż, wtedy trochę też z braku czasu odstawiłem, bo córka dorastała, trochę miesiące mijały, było więcej pracy i odstawiłem Słowo Boże, już coraz rzadziej je czytałem i pojawiały się nowe jakieś dziwne grzechy, nie wiedziałem, o co chodzi. I wtedy przestałem też głosić Słowo Boże, bo jakby stwierdziłem, że nie żyję tym, czym głoszę. No i musiałem wrócić do Słowa Bożego z powrotem. Na całe szczęście Bóg znowu mi tutaj pokierował, pomógł, przyszedł mi z pomocą. I co? I znalazłem tutaj znowu z pomocą przyszedł mi też sąsiad, ten sam, który gdzieś za pierwszym razem gdzieś mi pomógł. Znalazłem nową społeczność, nowych braci i siostr i siostry, z którymi teraz też spędzam czas, staram się spędzać czas. Czytać Słowo Boże, wspólnie rozważać je i iść tą drogą za naszym Panem Jezusem Chrystusem. I zachęcam każdego, kto nieważne jak sądzi, że jest jak cudownym kościele, tym czy innym, jeśli nieważne jak szczęśliwy jest w tym kościele, żeby sprawdził z perspektywy Słowa Bożego, podstawy tej wiary, której się tak trzyma, albo twierdzi, że się trzyma. Zachęcam każdego, żeby sprawdzić, bo Słowo Boże jest po to, żeby pomagać każdemu, żeby go strofować, pouczać i tak dalej. Czyli Bóg nie jest kimś, kto gdzieś daleko, gdzieś na chmurce siedzi i zostawił nas tutaj samych na ziemi,
Nie mamy, mamy tutaj, Jezus powiedział, że przyjdzie Duch Święty, mamy Ducha Świętego, o którego każdy może poprosić, a Bóg mu na pewno go udzieli, jeśli szczerze zapragnie tego Ducha Świętego. I zachęcam każdego, żeby sprawdzić, w co wierzy, żeby po prostu poddać się pod panowanie Boga, panowanie Jezusa Chrystusa, nie panowanie innych ludzi, żeby poznać Boga. Bóg tego pragnie, żeby poznać, żeby każdy z Nim miał swoją społeczność. I tyle chciałem. Dziękuję, że wysłuchałaś tego mojego świadectwa nawrócenia, tego mojego świadectwa pojednania z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. I kimkolwiek jesteś, błogosławię Ci. I jeśli masz pytania, chcesz skontaktować, to gdzieś zostawię swojego maila, czy nawet numer telefonu i zapraszam, zachęcam do kontaktu. Dzięki.